Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Dzień dobry, Jarku. Co słychać? A wszystko. Postaram. Jak minął dzień? Co? Jak minął dzień? A, po cichu już wszystko. Po cichu? Wstępnie doszliśmy do porozumienia, tak? Co? Wstępnie doszliśmy do porozumienia. No. Tak? Tak. No to proszę wziąć jedną. Tą, dużą. A tam jedna jest, niebieska. Ja niebieskie ci załatwię. Od dziś Krzysiek zaczyna brać leki. Nie mów! No to nie jest żadna tajemnica, tylko... O, jest. Dwie chyba są nawet, czy jedna? Co? Jedna jest, czy dwie? Jedna. Dobrze, to bierz ostatnia. Małą i bierz dużą. I masz trzy razy dziennie brać dużą tabletkę. Proszę, wypij teraz tabletki. A, przynieś na szafce stoi herbata. Herbata stoi? Tak. Ja zrobiłem. O, zrobiłeś sobie herbatę. Potrafisz. Kubko! Potrafisz jednak. Co? Potrafisz. Widzę, trochę stół poprawiłeś, tak? No. No. A wiesz, na czym stał? Na czym stał? Na maszynce. O tej? Nie. Myślałem, że na maszynce tej. Tamte, co wiesz, grzeje. Aha. A tamta dobra, co grzeje? Słucham? Tamta dobra, co grzeje, tam? Tak. Nie wek, ja sobie to wezmę, bo muszę zapisać, zrobić zdjęcie. Ale ja mówię na razie wek, bo... Bo trzeba receptę wypisać. Bo wiesz, nie ma nic, zero. Rozumiesz? Te duże ja jeszcze mam, ale to musisz zacząć brać, wtedy przyniosę, bo na razie jeszcze masz. Chyba, że przyniosłem, ja, one są tu. Co? Są tu, duże. Pokaż. Duże są jeszcze. Duże są. No. To wek. I są tutaj małe jeszcze, Krzysiek. I na pewno są te małe. Tutaj ci postawię przy... Słuchaj, to wek. To wek pójdzie. Bo to niepotrzebne. Ja muszę poskładać sobie. I co jeszcze ustaliliśmy, Krzysiek? Że co dzisiaj zrobisz? Zaraz. Ale powiedz co. Ja nie muszę lepiej mówić. No to ja powiem. Krzysiek, dogadałem się z Krzysztofem, że jeśli Krzysztof posprząta łóżko, będzie dekoder drugi. Dopóki nie posprząta, ja nie podłączę go. Czekaj. Może w ten sposób, kurwa, bo już nie mam sił. Coś za coś, Krzysiek. Ja ci pomogę, kurwa, a ty masz coś od siebie dać. W ten sposób możemy współpracować i mogę ci w jakiś sposób pomagać. I szanuj tych ludzi, którzy tobie pomagają, nie wyzywaj, bo ja nie zasługuję na to. Aha. Wczoraj wyszedłem, co krzyczałeś? Ja słyszałem, co krzyczałeś. Żebyś chuju nie dojechał. Tak krzyczałeś. A! Także ty będziesz składał... Czekaj. Listy do torby? Co? Listy będziesz składał do torby? No. A później dam ci odkurzacz, poodkurzasz. Nie słyszę. A później dam tobie odkurzacz i poodkurzasz. Tutaj na siedząco odkurza, a tam dalej to ty odkurzasz. Tutaj nie trzeba, tu u ciebie brudno. Ale tam o. Dobrze, to ja, nie, mi korona nie spadnie z głowy. Odkurzę. Dobra. To ty się bierz za odkurzanie. Ale dekoder kupiłem taki sam, jaki masz. Także pilot będzie pasował ten stary. Takie same? Taki sam. To ty zakładaj dekoder, a ja? A ja zdążę założyć dekoder. Dla mnie to jest 3 minuty. A dla ciebie wieczność posprzątać. Ja muszę, tak? A, i są paczki. A, bo tam pisali, czytałem dzisiaj w robocie będąc. Tak? Zaraz ja włączę. Kurwa, gdzie to? Na razie posłucham. Nie, ty składaj. Nie, ja... Ja muszę włączyć... Ale przepraszam bardzo, ja muszę posłuchać, co tam pisane. Ale ja zanim włączę, to ty już zaczynaj składać. Nie, bo ja nie będę Krzysiek siedział tutaj do późnej nocy, bo... Nie ma czasu, wiesz, ja też jestem zmęczony. Ale chcę znaleźć tobie, przeczytać. Co? Coś znajdę, przeczytam tobie zaraz, no.
To czytaj. Zaraz, tylko telefon włączę drugi. Dziób. Dziób, dziób. Dziób, dziób. A. Jeden kalendarz, czy tam będzie powiesić? No kalendarz to pikuś. Albo tu powiesisz? To tu będzie za długi on, bo za łóżko będzie sięgał. Za długie? Za długi, no. Chcesz zacząć mapą? Sprzątaj, sprzątaj. Mapką? Chodź. Do paczek zaraz dojdziemy. Ja właśnie na temat paczek chcę coś powiedzieć, bo widziałem taki ciekawy komentarz. No. Ale to był do mnie kierowany, Krzysiek, ale zaraz... Czy mówisz? Był do mnie kierowany ten komentarz, ja zaraz odpowiem. Spokojnie. Daj mi tylko włączyć. Pod filmem to widziałem dzisiaj. Dobra. Jest tu. Bądź. Czas przyszedł na... Składanie rzeczy moich. O, już ja znalazłem taki. Weź podaj nóż. Komentarz. Dla mnie? Nie, nie podam, poczekaj, bo ja chcę. Masz, on już tam jest. Sobie weź. Ja przeczytam taki komentarz. No. Jacuś mówi, żeby wysyłać na paczkomat, bo na szkolną 17 on wszystko zabiera. To teraz przychodzi na paczkomat, to i tak mu donosi i knur wszystko zabiera. Brawo, ekipa Mleczny Człowiek. No to ja się odniosę do tego komentarza. O to mi chodziło. Chodzi o to, że prosiłem, że jak wysyłacie na paczkomat, to wtedy mam możliwość to nagrać, kurwa. Kto co przysłał. Bo jakby tu przyszło i był Tomek, to Tomek tu przynosi i oni sobie otwierają i później to ginie i nie ma. I później by była do mnie pretensja, że nie nagrałem. Więc o to mi chodziło na paczkomat. A żeby ciut, kurwa, jak ty tam masz? Na, jak? M4T389. O, to ten komentarz. Może pokażę, będzie widać chociaż chujowo. O, bo światło. Ale żeby ciut, chociaż ktokolwiek z was ruszył głową i podpisał tą paczkę, która idzie na paczkomat. O! Komu ta paczka jest? To się pokażę dla ciebie. Komu ta paczka jest, to uwierz mi, drogi kolego, czy tam koleżanko, żebym tą paczkę przekazał tej osobie. Także tylko wystarczy... Robię ruszyć, porządki. Ruszyć trochę, kurwa, głową. I co to jest? Brudna ręka. Póki co. Nie, ale tu. 20, 50 czegoś tam. Co? 50 czegoś. Cenów? 50 czegoś, ale nie wiem czego. Nie widzę. Dobra, sprzątaj, teraz będziesz oglądał. Także... Dobra. To do tego komentarza właśnie. To pierwsza kwestia. Po prostu wyślij jeden z drugim na paczkomat, podpisz Tomkowi, kurwa, podpisz Krzyśkowi i tak będzie przekazane. Bo ja nie wiem, co jest w środku. I mnie to nie interesuje. A, że przychodzi zaadresowane szkolna 17, no to kurwa przekazuje, proste i logiczne. Także, co chodzi o rybki? No bo to wygląda tragicznie już. Tak, miałem dbać o to, ale że jestem tu bardzo rzadko. O, ale Tomek kupił rybki, tak? Co? Tomek kupił rybki? Chyba. Kurwa, neonki. To ja ogarnę to akwarium, jak najbardziej. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć tak. Nie przysyłajcie ani z urzędu, ani nieskąd do Wojciecha S. Borodo, bo Wojtek nie żyje. Dawno już. I... W końcu mam nadzieję, że przekonałeś się i zrozumiałeś. Agricole przysłało. Muszę jakśkolwiek dojechać do Agricole i... Z aktem zgonu trzeba zajechać, Krzysiek. Co? Z aktem zgonu trzeba zajechać i trzeba powiedzieć... Trzeba nie poszukać, a zgonu. A jak nie, to ty nie wydrukujesz. To wydrukuję, jak będzie taka potrzeba, to wydrukuję. I powiem, że Wojtka nie ma już dawno, leży w mogile.
odpoczywa sobie już. Ciało jego się rozkłada na szczątki, kosteczki też. Wszystko, włoski odpadają, ale głupi. A pazurki? A pazurki? Wszystko. No wszystko, no. Wszystko. Nie ma. Nie ma, Wojtek. Był, człowiek nie ma. Ale już dobra, nie płacz, tylko... Specjalsko. Z Będzina, Krzysiek, paczka jedna. Pocztą Polską. I druga z Będzina. I jedną z paczkomatu odebrałem. Też do Wojtka, tak? Nie. Tylko napisano list najpierw przeczytać. Tu najpierw tutaj zajmiemy się tym. Także Krzysiek póki co ogarnia łóżko. A ja rozpakuję dekoder. No i łóżko będzie posprzątane, wtedy będzie uruchomione, tak? Bo to trzeba zaprogramować chyba programy na nowo. I co? Zaprogramować trzeba programy na nowo. No. A Tomek kupił rybki z tego co widzę, no. Kurde. Dobra, ja ogarnę to akwarium jak najbardziej. Tylko jak ja tu bywam raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, to nie jestem w stanie. Albo rzadziej się zdarza też. No, to zależy wszystko od Krzysia. Iść. Dobra, to Krzysztof sprząta. Ja tak go postawię. Dobra. Żeby było widać, że sprzątasz. Że ja tego nie robię, bo ja tego nie będę robić. Co mówisz? Nic. Głośno myślę. Nie mów. Nic, to mówię, żeby ludzie widzieli, że ty robisz. Sprzątasz. A ja rozpakuję. Potem ci mogę komentarze nawet poczytać, Krzysiek, pod filmem. Jak chcesz. Albo zaraz ci poczytam. Czytamy. Ale nie są przychylne, wiesz? Za to, że zabrałeś 100 dolarów. Co? Za 100 mówię dolarów. Za to, że zabrałeś 10 dolarów tylko. No bo będą opierdalać. No to. No bo ja zabieram. Halo? Ech. A on mnie nie zabiera, nie! Torby. Ja nie wiem, nie mieszkam z wami. Piszcie na mnie co chcecie. Też widziałem komentarz. No. Też widziałem komentarz, że ktoś sugerował, że kabelek jest urwany przy tym. Przy dekoderze. No już ja pokażę, jak kabelek chodzi. To wyprowadzę. Urwany? Nie, urwany, ale to wyprowadzę kogoś z błędu. To jest od HDMI kabelek. Stary. A to jest nowy. A tego starego nie da się wyciągnąć, bo tu trzeba było wszystko. Rozumiesz teraz, człowieku? Tu jest nowy kabelek, tu jest wszystko ok, tu jest zasilający, to jest od anteny, to jest od HDMI, a to jest stary od połączenia z telewizorem. O, tyle. Dobra, to ty rób, a ja spróbuję podłączyć dekoder. No rób.